Warszawska Granda, Legia Fight Club Torwar. Przed nami 38. pojedynek na dzisiejszej karcie. Klasa A, Dariusz Fedor z Fight Point Biała Podlaska kontra Sylwester Piątkiewicz, Tom Center Piotrków Trybunalski. Fedor będzie tutaj w roli faworyta. Zawodnik z Fight Point, z narożnika niebieskiego, wcześniej reprezentant klubu bielskiego klubu karate. Wicemistrz Polski Muay Thai IFMA, także zwycięstwa na Grandzie. To nie będzie jego pierwszy występ na właśnie warszawskiej Grandzie. Z kolei, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, to w zeszłym roku odpadł w ćwierćfinale. W low kicku przegrał z Eliaszem Jankowskim. Także no jak spadać, to trzeba powiedzieć z wysokiego konia. Poza tym jest to mistrz Warszawy z zeszłego roku w kategorii 67 kg, a więc w tym limicie, w którym teraz będzie walczył. No i co ciekawe, ma plany wystąpienia na amatorskich mistrzostwach świata w boksie birmańskim, które będą miały miejsce w maju tego roku w Warszawie, a więc no jest to, no nie wiem czy przetarcie, ale na pewno jakieś preludium do tego, co będzie czekać go w roku bieżącym. Dariusz Fedor niebieskie, rękawice i kask czerwone, Sylwester Piątkiewicz. Świetne kolano od samego początku. Miejmy nadzieję, że tutaj akurat Dariusz Fedor nie będzie używał głowy dopiero w maju. Przynajmniej niedosłownie głowy używał. W każdym razie lewy, prawy bardzo dobry. Teraz jeszcze dołożył kolano. Kolano od samego początku jest w użyciu u niego. Świetny low. Będzie, znaczy jest niższy Dariusz Fedor, natomiast potrzebuje dużo ruchu, górować się nad rywalem innymi aspektami walki. Oj, szeroki tutaj overhand, no ale przeszedł powietrze. Teraz dobrze wyczuł dystans Fedor. Uciekł od prawego kontrującego. Kolejny raz kolano, tak jakby troszkę zapomniał Fedor o początku walki, kiedy to regularnie trafiał kolanem w tułów. Teraz bardzo dobry low. No, podopieczny Krzysztofa Tomy próbował tam złapać Fedora lewym prostym, ale zebrał parę kolejnych niskich kopnięć, także no bardzo dobra postawa obu zawodników w pierwszej rundzie. Runda druga, kategoria 67 kg, Piątkiewicz na czerwono, Fedor na niebiesko. No bardzo dobrze wstrzeliwuje się z lewym, prawym Fedor, ale teraz został skontrowany lewym. No i kolano, kolano to co powtarzało się na początku pierwszej rundy. Tak, tutaj oczywiście
nie można przytrzymywać, ale można robić takie akcje z wyskoku. No, od samego początku rundy numer 2 Fedor bardzo agresywny, chce zdominować swojego rywala. Miał rywala pod linami przez moment Dariusz Fedor, ale jednak odpuścił, nie cisnął dalej. Zdecydowanie myślę, że najbardziej Piątkiewicz odczuwa niskie kopnięcia Fedora, ponieważ jeśli chodzi o techniki ręczne, przynajmniej w drugiej rundzie, to bardzo dużo zbiera na gardę. Natomiast całkiem nieźle zdarza się skontrować zawodnikowi z Piotrkowa. No i to też wszystko na gardę, to zblokowane kopnięcie. Dla odmiany zaatakował Piątkiewicz pod prawy łokieć. Będzie odjęty punkt. I walczymy dalej. No i teraz cały czas wymiana i do przodu idzie Fedor. No wie, że stracił tutaj punkt i teraz musi nadrobić trochę to, co stracił. Też punkt odjęty po stronie Piątkiewicza, więc wyrównało się dosyć szybko. Trafił prawym sierpem Piątkiewicz. Teraz świetna akcja lewy-prawy. Wyprzedził swojego rywala. Runda numer 3. Ciekawa sprawa, że w drugiej rundzie mieliśmy dwa odjęte punkty symetrycznie po obu stronach i od razu teraz mieliśmy dobrą wymianę pod linami. Chciał tu przełamiać Piątkiewicz rywala, ale Fedor się nie dał. Przyjął warunki gry rywala i również parę razy udało się doprowadzić ręce do głowy przeciwnika Dariuszowi Fedorowi. Dobre przepuszczenie, odpowiedź low kickiem ze strony Fedora. Trochę balansu ciałem, prób uników ze strony Piątkiewicza. Tu.
cały czas low kickami posługuje się Fedor. Natomiast w półdystansie to jest już niekoniecznie przewaga po jego stronie. Teraz zamknął przeciwnika, zamknął całą akcję low kickami. Teraz podwójny. Ostatnie pół minuty pojedynku. Lewy, prawy, prawy bardzo dobry. Każdą akcję Fedor zamyka niskim kopnięciem. No większość przynajmniej. Teraz już nie kalkuluje Dariusz Fedor, ale bardzo dobrze skontrowany jednym prawym. Przepraszam, Sylwester Piątkiewicz sprawia niespodziankę, pokonuje Dariusza Fedora, wicemistrza Polski w Muay Thai, a więc no, mamy niespodziankę w tym